Jeżeli posiadasz Volkswagena, Sharana, Alhambrę lub Forda, Galaxy z tych modeli pierwszych, czyli 90, chyba bodajże 6 do 2001, z tego co pamiętam, no przed liftem, to po prostu jak masz problem z zapaleniem, bo nie odpala, kręci, lecz nie załapuje i jest sytuacja taka, że na desce rozdzielczej pojawiają się nam kontrolki poza taką małą spiralą, no to koniecznie zobacz ten filmik, na pewno ci to pomoże w znalezieniu usterki prawdopodobnej, tak, bo mogą być różne przypadki, ale w większości to są właśnie te, można zaoszczędzić koszty, nie udawać się gdzieś tam do mechanika, tylko praktycznie 20 minut i samochód zrobiony i można dalej się cieszyć i jeździć tą starą technologią z takimi silnikami 1.9 w dieslu starej generacji, a na jedne z lepszych, jakie tylko istniały. Problem, jak ktoś ma Volkswagena, Sharana, Alhambrę lub Galaxy z MK1, jest problem następujący. Po próbie odpalenia wkładamy kluczyk. Samochód nam kręci. Nie zapala nam się tutaj kontrolka od świec żarowych. Może to być problem z immobilizerem, lecz jedyną podstawową raczej usterką nie jest immobilizer, bo nam nic to nie da. Będziemy kręcić i kręcić. Jest sprawa taka. Musimy się dostać do bezpieczników. Znajdują się po lewej stronie w naszym Volkswagenie. Bezpiecznik, przekaźnik 109. Ja sobie go tu już wyciągnąłem lekko, żeby wam pokazać. Tu jest usterka w tym przekaźniku. Tu jest usterka w tym przekaźniku. Ja już go tutaj otworzyłem. Pokażę wam, co trzeba zrobić, żeby uniknąć po prostu jakiegoś serwisu, naprawy, czy po prostu innych jakichś kosztów, gdzie jest sytuacja taka, że możecie sami coś zrobić. No i w sumie za darmo. Po wyciągnięciu tego przekaźnika numer 109, który się znajduje nam, to jest jeszcze taki opis, po otwarciu go można też kupić nowy, nie mówię, że nie, można dokonać zakupu i kupić nowy taki przekaźnik, lecz ja tutaj to, co mogę zrobić, to tak, ściągamy tą sprężynkę, tą już pokażę. Gdy sprężynkę tą ściągniemy stąd, tutaj, no to mamy tutaj taki luźny element, który nam opracuje. A tak jak widzimy, tutaj pracuje i powoduje to połączenie góra-dół w tym momencie. Jak dochodzi zasilanie, to przekaźnik załącza nam, po prostu załącza zasilanie i powoduje, że ten samochód nam odpali. W moim przypadku to tak, ja sobie tu przygotowałem kawałeczek papieru ściernego. I trzeba z każdej strony, tak jak tu widać, z każdej strony wyczyścić. Ja pokażę tutaj, bo ciężko mi będzie czyścić i pokazywać. O, czyścimy tutaj te takie okrągłe elementy. Ten na dole, z tej strony i z tej. Wkładamy papier ścierny w miarę możliwości, czyścimy go tutaj, bo to jak nie ma połączenia, to nam ten samochód nie zapali. Można też sobie sprawdzić, dla już takich bardziej zaawansowanych osób, po prostu czy mamy zimne luty. W tym przypadku jest. Tutaj. Tu mamy dwa zimne luty. Ten i ten. To od razu przy okazji, gdy mamy rozebrany, musimy wziąć się za lutownicę i przelecieć te dwa połączenia cyną. I będziemy skręcać to. Pamiętamy o tej naszej sprężynce.
która idzie tutaj. Musi ona być założona. Ja już w tym momencie założyłem sobie blaszkę, tak jak widać. Wyczyściłem tutaj elegancko te styki. Ciężko tu widać, o tu wyczyściłem, aby pracowały i miały łączność, raczej miały połączenie między tymi blaszkami. No i od razu te zimne luty poprawiłem, tak jak widać tutaj, aby dwa razy tego samego nie robić. Idziemy i próbujemy skręcić. Musimy zamknąć tą obudowę i idziemy, włożymy, sprawdzimy efekt. Dobra, teraz musimy ten nasz przekaźnik tutaj zamontować. Pyk, pyk, pyk. Mamy. Dobra, i teraz pierwszy efekt. Zobaczymy, co się dzieje. Widzimy, tutaj się zapaliła kontrolka i zgasła, czyli te nasze przysłowiowe świece i trach. Jest, odpaliło. Mam nadzieję, że pomogłem większości osobom, które nie chcą pakować pieniędzy w samochód. Ja akurat tutaj pomogłem bratu w tym małym problemie, który siedząc na internecie coś doczytałem, lecz mało gdzie są filmy, które pokazują, jak to zrobić. Więc jak komuś się podobało i pomogło, to bardzo mnie to cieszy. Łapka w górę, jak chcecie. Dziękuję. I działamy dalej.